Witajcie państwo 14 stycznia 2024 roku. Bardzo pochmurny dzień, niebo płacze, gdyż oto dwóch przestępców, Wąsik i Kamiński, przestępcy z ramienia socjalistycznego Pisu, cierpią męki, straszne męki, no dosłownie Proszę Państwa, to są męczennicy XXI wieku. Na potwierdzenie tych słów pragnę przytoczyć bardzo gorący apel byłego ministra z rządu socjalistycznego PIS, minister edukacji, który zapewne dużo wie, który zapewne jest mega, mega. Wyedukowany, niejaki czarnek. Czy on może kłamać? Czy te jego oczy mogą kłamać? Ach, chyba nie, chyba nie. I dlatego, mając wielkie, gorące serce, tenże minister zwrócił się z wielką, gorącą prośbą do wszystkich Polaków. Tak, proszę państwa. Do wszystkich Polaków i tych, którzy żyją za tysiąc złotych, a może przede wszystkim do tych Polaków, którzy wiedzą, co to jest ubóstwo, nędza, bieda, osamotnienie. Także domyślam się, że przede wszystkim zwrócił się do tych Polaków 13 stycznia bieżącego roku. Z takim gorącym apelem, aby wesprzeć, aby wesprzeć tych męczenników, bo to są wielcy męczennicy, proszę Państwa. Oni przestali być posłami, tak donoszą media. A to oznacza, że nie będą otrzymywać uposażeń. Trafili tam, gdzie już dawno powinni trafić, no ale to właśnie przyniosło takie konsekwencje, skutki, że nie otrzymują pensji. No i proszę państwa, minister Czarnek poinformował cały polski naród, wszystkich Polaków w Polsce i na świecie, że żony tych panów są w strasznej. Sytuacji. Puste garnki, nęca ubóstwo, a dzieci, dzieci klęczą niemalże całymi dniami na różańcach. Proszę Państwa, no to jest niebywałe, to jest takie bestialstwo, no to jest niemożliwe, żeby tak mogło być w Polsce, dlatego tenże minister. Zwraca się z gorącą prośbą przede wszystkim do tych Polaków, którzy żyją już w ubóstwie, bo oni tylko są w stanie zrozumieć, co to znaczy bieda i ubóstwo. No, na marginesie zostawmy te majątki, które do tej pory zgromadzili. To, że nawet dzieci tych, że byłych już ministrów osadzonych aktualnie, no słusznie osadzonych, bo są przestępcami, potrafią zarobić nawet pół miliona złotych przez rok. To zostawmy, zostawmy. Nie, nie, nie. Trzymajmy się tego, co były minister rządu socjalistycznego Czarnek powiedział. Że dzieci niemalże całymi dniami odmawiają różańce, wiadomo w jakim celu, żeby też powiodła się ta akcja, ta kampania, żeby pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze się znalazły. A nie trzeba wiele. Uwierzcie mi Państwo, że naprawdę to są skromni ludzie. To są skromni ludzie. Wystarczy miesięcznie. 16 tysięcy złotych, naprawdę, 16 tysięcy złotych wystarczył. Wierzcie mi Państwo, nie wierzycie, to możecie to sprawdzić. No. Minister Czarnek to potwierdza. Tylko 16 tysięcy złotych, czyli łącznie 32 tysiące, gdyż tyle brutto zarobiliby jako posłowie, którymi już y, przynajmniej jeden z nich nie jest posłem. To jest już pewne, tak, to jest już zatwierdzone przez Sąd Najwyższy, a drugi zapewne też przestanie być formalnie tym posłem. No, proszę Państwa, to są tak małe pieniądze. Przecież no, nie brakuje wśród polityków, którzy to potwierdzą, że to są małe pieniądze. Sam. Prezydent Lech Wałęsa przecież z emeryturą jedenaście tysięcy złotych, no też straszną biedę, straszne katusze, straszne katusze, straszną biedę on też sklepie. Także, no nie tylko po stronie socjalistycznego pisu mamy do czynienia z takimi Wielkimi dramatami, proszę Państwa, na polskiej ziemi naprawdę mamy do czynienia z wielkimi dramatami. O, jak oni strasznie biedni są ci ludzie w tej polityce! Na no, jak jeszcze trafi się takie nieszczęście, że trafią do pudła, no to już jest naprawdę koniec świata. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się Państwo. Przede wszystkim ci, którzy żyją za tysiąc, tysiąc pięćset złotych miesięcznie. Na razie trzymajcie się cześć do uzrzeń.